Cześć, to ja Kacper. Witam Was w kolejnym odcinku naszego poradnika. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak podkleić stempel pianką oraz pokażę Wam nową linię uchwytów do stempli. Zapraszam! Ostatnio pokazywałem Wam, jak odbijać stempel przy pomocy samego bloczka, a dzisiaj pokażę Wam, jak zamontować stempel przy pomocy pianki. Tutaj mam kawałek pianki. Jedna strona pianki pokryta jest bardzo gładką powłoką, tutaj pod folią. Tak widać, jak się błyszczy. I ona bardzo fajnie właśnie przylega do bloczka. A druga strona tutaj, gdzie jest to białe, odkleję, pokażę Wam. Ta strona jest właśnie pokryta bardzo, bardzo takim mocnym klejem. I właśnie tą stroną przyklejamy piankę do stempla. No dobra, to pokażę Wam, jak to zrobić. Zaczynamy od wycięcia kawałka tutaj arkusza tej pianki. Tak mniej więcej sobie dopasowuję stempel. No, myślę, że tak mi wystarczy. Tak. I odcinam teraz tą piankę. Tak, nie musi być jakoś dopasowane. Tak, ściągamy ten biały papier. Jest właśnie klej. I stempelek teraz przyklejamy na tą piankę. Tak. Docisnę sobie. Ok. Stempelek super się przykleił. I teraz jeszcze tak dokładnie sobie wytnę, żeby to ładnie wyglądało po prostu. Mamy już podklejony stempelek pianką. Widać, teraz jest o wiele grubszy. Tak to wygląda. Teraz ściągamy tą folię stąd i umieszczamy stempel na bloczku. Bloczek. Tutaj już w ogóle nie trzeba dociskać, tak jak pokazywałem Wam w wcześniejszym odcinku. Tam musieliśmy bardzo docisnąć ten stempel, żeby on się trzymał tego bloczka. Tutaj wystarczy po prostu paluszkiem dotknąć go i już się bardzo dobrze już trzyma, widzicie? Tam nie chce odchodzić nawet. Ok, to pokażę Wam teraz, jak się fajnie odbija. W sumie nawet łatwiej się odbija, jak jest na piance, bo to tak amortyzuje tę pieczątkę. Tak. I odbijamy. Tak, mamy piękną odbitkę. Ok, teraz przejdźmy może do uchwytów do stempli, które niedawno pojawiły się w sklepie. Jest tu kilka różnych formatów. Takie większe prostokąty, większe trochę mniejsze. Kółeczka, świetnie pasują do stempli z Crafty Molly i już takie malutkie. Tu uchwyty są bardzo fajne, mają ergonomiczną rączkę, świetnie trzyma się je w dłoni, bardzo dobrze się odbija. Wystarczy po prostu ściągnąć tutaj tylko ten papierek z tej pianki. Tak, ściągamy papierek i umieszczamy równo stempelek na piance. Tak. Tak, i tylko dociskamy sobie, żeby już się dobrze przykleił. I voilà, gotowe. Tak. I wystarczy. Tak. Super się odbił stempelek. Może tak bardzo nie widać, bo jest takie. Tuż jest taki metaliczny, ale coś widać. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!